Sponsorem tego epizodu jest Skillshare, międzynarodowa społeczność online, ludzi pragnących rozwijać wiedzę, kompetencje, własne doświadczenia i dzielić się nimi. Na Skillshare znajdziesz ponad 24 tysiące lekcji z zakresu rozwoju osobistego, fotografii, retuszu, wideografii, montażu filmowego, światła, dźwięku i wielu innych form zarówno z zakresu rozwoju osobistego, jak i biznesu. Możesz zarówno rozwijać swoje pasje, uczestnicząc w zajęciach online, na urządzeniach mobilnych, jak i dzielić się nimi i zarabiać na tym. A zatem dla pierwszych 20 osób mamy dzisiaj darmowy dwumiesięczny dostęp do Skillshare. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Trzy, cztery, start. Ale musisz się uśmiechnąć. Leci już? A, już leci, no. Dobra. Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny wywiad z cyklu Ludzie z pasją. Dzisiaj moim gościem i naszym gościem jest Marcin Mazur. Cześć, witam Cię. Marcin jest vlogerem, jest fotografem, jest człowiekiem renesansu, prawie jak Leonardo da Vinci. Cały czas działa intensywnie, co widać po aktywnościach na jego kanałach. Skupia niesamowitą społeczność wokół siebie i wokół swojej rodziny również. Dwóch synów, jak i Marcin, otrzymali przyciski YouTube'a od pani Susan Wójcicki. Także to jest chyba jedna z nielicznych rodzin w Polsce, która ma trzy przyciski w domu YouTube'owe. Myślę, że w tym roku będą jeszcze dwa. Ja dzisiaj chciałem zapytać Marcina o kilka porad praktycznych, jako że dużo na kanale też rozmawiamy na temat montażu, programów, oprogramowania do montażu i takich spraw. Marcin nagrał 1065 vlogów już w tej chwili, plus szereg filmów, epizodów na inne kanały. Marcin, przede wszystkim, jeżeli trzy słowa o workflow, czyli jaki program, jak sobie radzisz z montażem przy dziennych vlogach na przykład, jak ty to robisz? Słuchaj, przede wszystkim jak nagrywam, to ja w momencie, kiedy nagrywam, to już montuję. Czyli nagrywając materiał, ja nie mam wcześniej ustalonego, czyli jak nagrywam vlogi z życia codziennego, to nie mam zaplanowane, co będę robił, ale jeśli już nagrywam, to wiem, co mam nagrać i tnę sobie, czyli nieraz mam kamerę tak, później robię pauzę, odwracam i później przy montażu, tak naprawdę, jeżeli mam film 15-minutowy, to żeby nagrać 15-minutowy film, to ja nagrywam raptem 18 minut materiału. Są po prostu cięcia. Jak tnę, to patrzę na ścieżkę dźwiękową. Bo często u mnie we vlogach jest tak, że po prostu mówię albo coś pokazuję. Więc widzę przy ścieżkach. Skróty klawiaturowe. Podstawa. Skróty klawiaturowe. Ja używam pakietu Adobe, więc korzystam z Adobe Premiere. Skróty klawiaturowe to jest podstawa. Szybkie cięcie. Raz, dwa, trzy. I podkładanie muzyki. Ale generalnie podstawa to już na etapie nagrywania wiem mniej więcej, jak będzie film wyglądać. Czyli masz niewielkie tak zwane ratio. Jak, nie wiem, czy słyszałeś o tym, że Matrix, czy na przykład film typu, produkcje typu Matrix miały nawet 400, tak zwany ratio, ten aspekt, 400 razy więcej materiałów do długości filmu. U Ciebie to jest prawie 1:1, Marcin. U mnie nie może tak być, dlatego że jeżeli ja nagrywam ponad 1100 vlogów, plus moi synowie też nagrywają. I w ciągu ostatnich 3 lat wydałem produkcji około 1600 filmów trzeba zmontować, nagrać, zmontować. To jest niemożliwe, żeby tak dużo. Po prostu ja muszę szybko działać. Szybko, szybko. Raz, dwa, trzy. No i to tak przede wszystkim tak działa. Mnie uniesie? No, pewnie nie. Przyjechał do mnie Rafał i dzisiaj prawdopodobnie będą piękne ujęcia. Nie wiem, czy będę latał. Ten dron jest podobno dobry, ale czy mnie udźwignie? Zobaczymy. Czyli masz Mavica. Tak, to jest jedynka. A to jest dwójka. Z obiektywem Hasselblada. To jest taka, no, fotografii kiedyś była najwyższa marka. To prawda. Fajna masz, oj, koszulkę masz. Jak czasowo mniej więcej każdy z epizodów? Ile czasu zajmuje Ci montaż, Marcin? Wiesz co, kiedyś podliczałem 1,5 roku temu, ile w ogóle spędzam czasu na całe social media. To wyszło mi, jeżeli wziąłem Instagram, wziąłem Snapchata, wyszło mi bodajże 8-9 godzin i tyle faktycznie poświęcałem. Mhm. Na media społecznościowe, na to wszystko, to była moja praca 8-9 godzinna. Mhm. Wtedy montowałem film mniej więcej 1,5 godziny. Teraz godzinę, może zejdę, to zależy jaki jest film. Włącznie z przygotowaniem, czyli ze zgraniem, z
z montażem, z przygotowaniem dźwięku, muzyki. Jeżeli chcę coś bardziej, no, ambitniejszego, tak, no to wtedy troszeczkę dłużej to schodzi. Mhm. Czyli jednak to jest ważne, żeby wiedzieć już, co się nagrywa, a później mieć sprawny ten proces, czyli skróty klawiszowe i wyczucie, jak tniemy i całe moce. Ja jestem bardzo przewrażliwiony właśnie na tej szybkości. Wcześniej prowadziłem agencję reklamową i mówiłem pracownikom, nie chodzi mi o to, żebyście wypracowali i mi pokazywali, że dużo pracujecie. Mnie chodzi o to, żeby pracować, ale później mieć czas na odpoczynek. Ale pracować tak, żeby tak sobie ustalić i zaoszczędzić ten czas, żeby mieć ten odpoczynek. Mnie nie przeszkadza, że wy będziecie z godziny 10 minut będzie na odpoczynek. Mhm. Wolę tak, ale trzeba się tego nauczyć. Jasne, to jest do wyćwiczenia. Powiedz jeszcze, skąd bierzesz mi muzykę do swoich filmów? Wiesz co, muzykę, są to dwa źródła. Tak. Film Stro. Film Stro to jest muzykę, którą sam mało kto to zna. No proszę, mało kto wie. Ja nie znam tego. Do dronów, oj ekstra. Proszę. Dlatego, że sam tworzysz, są trzy przyciski, którymi regulujesz sobie moment, natężenie, siłę i możesz piękne ujęcia zrobić. Czyli na przykład muzyka jest, sam tworzysz muzykę. Tak. Muzyka jest, lekko idzie, na przykład przelatujesz nad jakimś, no powiedzmy, albo coś będzie się działo, albo nad jakimś ciekawym obiektem i wtedy na przykład zwiększasz sobie ten moment, później na przykład siłę. I to jest naprawdę bardzo fajne. Do takich rzeczy, do filmowych, to jest to. No i druga baza danych dźwięków to jest Epidemic Sound. Proszę, czyli używasz Epidemic Sound. Epidemic Sound mam podpięte i wykupione dla pięciu kanałów. O proszę. Super, fajnie. Chciałem Cię zapytać jeszcze o tak zwany setup filmowy, bo vlogi też wymagają, są specyficzne, wymagają szerokiego kąta dosyć, dobrego mikrofonu i obiektywów. Jak sobie radzisz, Marcin, i jaki sprzęt używasz? Obecnie używam z dwóch aparatów, teraz też jest nagrywane GH5S. Wcześniej były Canony. Czy teraz Panasonic? Tak? Teraz przeszedłem. Jako fotograf reklamowy używałem Canona, Hasselblada, ale teraz przeszedłem ze względu na czułość. GH5S jest aparatem, który jest wysokoczuły, a o to mi chodziło, żeby często nagrywam wieczorami późną porą i chodziło mi o to, żeby właśnie ten obrazek był ładniejszy i mi się bardzo podoba. Świetnie. Ujęcia widzę, robimy też obiektywem 8-16 w tej chwili Leica. Czyli bardzo szeroki, dość szeroki kąt, prawda? Szerokokątne. Tak. Blisko jesteśmy obiektywu. Ja zwykle jestem oddalony, bo mam 40 mm, to jestem daleko, taki portretowy. Bardziej dalej. I mam mikrofony dynamiczne, używam, później synchronizuję. U Ciebie setup jest taki, że masz mikrofon bezpośrednio podpięty. Tak, bo u mnie musi być szybko złożyć. Fajnie. Tu o to chodzi, żeby było poręcznie też. Marcin, jedno z ostatnich pytań. A jak drony w Twoich produkcjach? Masz Fantoma 4, jak się okazało, wspaniały dron i Sparka. Czy masz jakieś plany w stosunku do dronów? Jakie w ogóle plany właśnie na... Mam nadzieję, że dzięki Tobie moje drony, że ujęcia z dronu się pojawią częściej. Dlatego, że Rafał sprawdził mój dron Phantom 4, którego wydałem troszeczkę. Ile miał ładowań? 20 ładowań, słuchajcie, piękny dron. I jeszcze mam Sparka. Marcin nawet myślał, że to jest Phantom 3, a to jest 4. Fantastyczny dron. Serio, ale ja mam dużo różnych urządzeń, których nie do końca wykorzystuję, bo słuchaj, no ja mówię słuchaj, bo dlatego, że ja do swoich widzów się tak właśnie zwracam. Tym się też wyróżniam, że nie mówię ogólnikowo, tylko że słuchaj. Po prostu na wszystko trzeba mieć czas. Ja mam też rodzinę i staram się, nie jestem tak zafiksowany, że po prostu nic innego nie widzę. Nieraz kupię rzeczy, to są błędne decyzje, ale tak jak w każdym biznesie się zdarzają błędne decyzje, kupię coś, czego później nie używam, albo używam dopiero po jakimś czasie. No niestety, no zdarza się. Dobra, fajnie. Słuchaj, dzisiaj kręciliśmy też epizod na potrzeby kanału Babcia Mazur, prawda? Bo tych kanałów masz więcej, jest to bardziej satyryczny odcinek. Jak to będzie wyglądało? Powiedz, jaki jest zamiar tego, bo widziałem produkcję, ale jeszcze nie wiem, nie znam wizji reżysera. No to zapraszamy. Kanał Babcia bo jest babcia tutaj. Babcia Mazur, ty masz kanał. Długo nie nagrywaliśmy i stąd nie pamiętam. Po prostu. Przygoda ze Sparkiem. Zapraszam na kanał Babcia Mazur i ty też zobaczysz, jak to będzie. Dużo zależy od, wiesz, po montażu, jak to wygląda. Tak. Dźwięk, czyli montaż, cięcia, dźwięk. To wszystko powoduje, że film jest fajny i fajnie się go ogląda.
Rafał mówi, włączymy, nie, to mama powiedziała, a czy jest tryb dla seniora? Tak, i włączymy taki tryb dla seniora. Właśnie tym moim małym z parkiem będziemy latać. Oczywiście mama ma świadectwo, także wszystko, wszystkie loty wykonujemy oczywiście zgodnie z prawem. No, jak najbardziej. No i mama teraz tutaj lata. Nie! A do góry? To w drugą stronę. Stop, puszczamy. To jest drążek do góry. Ja nie mogę. Ubiór profesjonalny. Proszę bardzo. Teraz mama założyła gogle. No i gdzieś tam jest dron i widzi to, co... A gdzie on jest w tej chwili, tata? Z boku, a widzicie go? Tak. Rafał, na 3-4 włączaj. 3-4, start. Nie włączaj, bo ja mam blisko okulary i te. I włosy, iskierka, wiesz co, co ty mi zrobiłaś z włosami. No i tutaj mamy potężny potwór, Inspire. Ile baterii, o! Proszę, zobacz, jaki duży. Dobrze, a powiedz mi, latasz nim często? Rzadko, Marcin, tylko na jakieś zlecenia bardziej profesjonalne lub na materiały instruktażowe, bo jest niepraktyczny. Bardzo duża walizka, ciężki, ja tu mam tych baterii około 6, dwa kontrolery, jeszcze do tego kamera i to wszystko jest trudne do uniesienia. Tak. Czyli nie zawsze jakby taki właśnie sprzęt, który jest profesjonalny, to nie zawsze się go wykorzystuje, tak? Bo względu na... To prawda, tutaj musisz podjechać autem praktycznie blisko, nie jesteś w stanie bardzo przenieść. Teraz go dźwigniemy pod wozie. I dopiero w tej chwili, widzisz, można zamontować mu kamerę. Trzeba go wyłączyć, także tu jest dużo zabawy. Właśnie z tego powodu ja kupiłem Sparka. Chodziło o to, żeby był mały. Można było włożyć do plecaka. Używałem go, jak go używałem, to z telefonu, bo chodziło mi właśnie o to, żeby nie dźwigać tego kontrolera. Aczkolwiek później się pojawił problem taki, że jednak przy telefonie po prostu ten zasięg jest bardzo krótki. Jak stwierdziłem, że będę używać tego kontrolera, to okazało się, że gdzieś jest, ale nie wiem gdzie. Ale właśnie 3 dni temu go odnalazłem. Także będą teraz piękne ujęcia. I to ci mówię, będą piękne ujęcia. O ile nie zgubię tego kontrolera, podobnie. I tak w ogóle przypuszczam, że jesteś zachwycona. Zachwycony moim dźwiękiem, moją barwą głosu. To jest typowo radiowy głos. Świetnie. Marcin, serdecznie dziękuję. Słuchajcie, zapraszam na kanał Marcina, na kanały Przeróże, czyli Marcin Mazur, główny kanał, także Mazur Show, babcia Mazur, która jest tutaj obecna, ale także chłopaków, synów Marcina. Można oczywiście zobaczyć te całe dokonania rodziny. Dziękuję. Gratulacje naprawdę dla polskiego YouTube'a, dużo zrobiliście. 3 przyciski, życzę wam przede wszystkim po milionie subskrypcji w każdym koncie i chłopaki, jesteście mocni. Moja córka uwielbia oglądać wasze produkcje. Ja pozdrawiamy. A czekaj, to się nagrywało. Cześć Milena. Ale wyleciałem. Czujesz, jakie loty są? Tu się lata niesamowicie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Myślę, że jest szansa, że kiedyś się zobaczymy. Przepraszam za chrypkę, ale tutaj po prostu cały czas gadam z twoim tatą i stąd ta chrypka, także pozdrawiam cię i trzymaj się, cześć. Dzięki, Marcin, serdeczne za również uwagę. Dziękuję, ja tylko powiem, że subskrypcje, te przyciski tak naprawdę nie miały takiego znaczenia, serio, to inni widzowie się tym jarają, ale nie my. Dzięki za oglądanie, cześć. Na Skillshare znajdziesz wykłady takich autorów jak m.in. Phil Ebiner, Simon Sinek, Matti Hapoya, Sara Dicci, Seth Godin, Gary Vaynerchuk czy Jon Olson. A zatem dla pierwszych 20 osób mamy dzisiaj darmowy 2-miesięczny dostęp do Skillshare. Link znajdziesz w opisie pod filmem.